No to witam Państwa w Bystrzycy Górnej, Dolny Śląsk, okolice Świdnicy. Jesteśmy w tym momencie przy stadionie piłkarskim i niedawno otworzyli nam tutaj singielki. Sprawa wygląda tak. Zajeżdżamy tędy. Tutaj już są słupki. Trasy mamy trzy. Trasa zielona. Taka typowo dla początkujących. Trasa niebieska, Silver Line. Czy nazwałbym to trasą dla początkujących, sam nie wiem. Ja wczoraj już zapoznałem się z tymi trasami. No jest grubo. Tyle muszę powiedzieć. Tutaj macie część moich reakcji na to, jak to wyglądało. Wow! To jest zielone. Co będzie czerwone? Wow! Jaki singiel. No nie no. To jest niebieska trasa, tak? No po czymś takim to ja nie jeździłem. Aż się boję. No i impreza zaczyna się od podjazdu. Taką chamską dojazdówką. Podjazd jest ciężki. Dosyć. Pod górę. Nie jakiś przesadnie techniczny. No ale trzeba to wyciągnąć. Troszkę po kamieniach. Zdecydowanie fajniej się tędy zjeżdża. Mieszkam w Bystrzycy Górnej od dłuższego czasu, a nigdy tędy nie podjeżdżałem. Do wczoraj. W nocy trochę popadało. Dzień dobry. I teraz, jadąc dalej pod górę, dojedziemy do niebieskiego i czerwonego, a tu mamy zielone. No więc trasa zielona, taki sam początek, sam raz na rozgrzewkę, trochę falek. Pierwsza część to jest taki zjazd bardziej, później robi się podjazdowo, można tutaj troszkę przyświrować na tych bandkach. Bardzo przyjemnie. Za całość odpowiada Arek Bike Center. Chłopaki znają się na rzeczy. Odpowiadają za bike park w Czarnej Górze, także brak dalszych pytań. Bandy świetnie wyprofilowane. Można bez hamowania zupełnie przejechać to wszystko. Bardzo przyjemnie. Tu się już kończy część zjazdowa. Pozostała część pętli to jest podjazd głównie. Bardzo fajnie to jest wszystko zrobione, poprowadzone. Wczoraj jarałem się tu jak małe dziecko. Naprawdę. Pierwsze wrażenie bezcenne. Niestety nie mogę tego puścić. Za dużo emocji. Za dużo. No i tak to wygląda. Tutaj sobie spokojnie podjeżdżamy. Cały czas teren delikatnie w górę. A graweczki. Pięknie. To jest ta najłatwiejsza trasa. Tędy zdecydowanie najprościej. Wczoraj już objeżdżałem te wszystkie trasy, także już wiem, że niebieska w części podjazdowej jest spoko, ale w części zjazdowej, no nie wiem, czy każdy może to objechać. Mówiąc szczerze, ja bym z dzieckiem nie poszedł. Ciężka sprawa. No na pewno nie z takim, które nic nie ogarnia. Musiałbym sprawdzić, czy tamtędy da się w ogóle przejechać spokojnie.
ale część zjazdowa jest bardzo gruba. No a tutaj możemy sobie nawinąć i objechać sprawę od początku, albo tutaj po tej bandce ładnie wyjechać sobie na dojazdówkę. I teraz dojazdóweczką ładnie dalej pod górę do wjazdu na szlak niebieski. Pętlę niebieską. Właściwie srebrną, jeżeli mam być konkretny. Ten podjazd jest srogi. Naprawdę. W pięknym miejscu, przez piękny lasek. Natomiast zdecydowanie jest to ciężki podjazd. Przynajmniej dla mnie. Chociaż wierzę, że są ludzie, którzy by mi parsknęli śmiechem w twarz. Ale jak to się mówi, jak się wjedzie, to będzie można zjechać. To też jest ogromnym plusem. Zaraz chyba zrobimy postój na napicie się. A chociaż już widać wjazd na niebieski, więc już dociągnijmy. I tu się zaczyna szlak niebieski, pętla niebieska, podjazdówka do pętli niebieskiej, można powiedzieć bardziej. Mały pit stop i zaraz wracamy. No i dobra, zaczynamy podjazdóweczkę tutaj takimi pętelkami pod niebieski. Wszystko jest pięknie wyprofilowane. Trochę jakby pomyślano o tym, żeby można było tędy również zjeżdżać. Co na tego typu obiektach nie jest nieoczywiste. Różnego rodzaju zawody i tym podobne. 27 sierpnia. Pogoda już jesienna. Wczoraj była typowo letnia. 30 parę stopni. Pięknie tutaj falki porobione. W zakręcie trzeba trochę przycisnąć, a tutaj wręcz z górki. Przepiękne trasy. Też jesteśmy po poważnej ulewie. Nie widzę żadnej wody stojącej. Znakiem to, że wszystko dobrze przygotowane. A i tu się kończy część zjazdowa pętli niebieskiej i rozpoczyna się podjazd. No przepięknie. Się zapatrzyłem. Aż stanę na moment. A w dole Bystrzyca Górna, kompletnie jej nie widać, żeby tam była. O, pump track. Lubię pump tracki. Na pump trackach nie trzeba pompować. Znaczy, trzeba pompować, ale nie trzeba pedałować. I chwila wytchnienia. Parę serpentynek. I jedziemy dalej pod górę. I hopsa. Element zjazdowy.
mostek. Pięknie. Siateczką powleczony, nie będzie śliski. I jedziemy pod górę. Ops, ślimaczek przeżył. Nie najechałem. O, i tutaj znowu jakiś zjeździk, kawałeczek. I koniec jeździku. I początek poważnego podjazdu. Trzeba tu o tym pamiętać. Wczoraj też się dałem złapać. Na tą ściankę. Ale chwila i po strachu. I proszę bardzo, dwa mostki. To taka agraweczka pod górę. Auć. I chwilka odpoczynku razem z grawitacją. I wracamy do pedałowania. Ale tak jak już mówiłem, jak się pedałuje, to się później zjeżdża. I tutaj taki element jazdowy. Bandka, bandka. Coś przyjemnego, trochę nie pod górę, trochę po płaskim. O, pierwsza kałuża. Tutaj można trochę przyspieszyć. Hop. Hop. Już spełniałem. I koniec rumakowania. Chwilowo. Agraweczka, szeroko. No trzeba podjechać. Niestety, a może i stety, piękny trail. I tutaj zaraz, o ile dobrze pamiętam, taki elemencik trochę zjazdowy przed samym końcówką podjazdu. Tak, to tu. Więc lecimy. Bez pedałowania, elegancko. Hopsa. Popa. Dobra, musiałem dać na korbę, żeby tu wjechać. No i jesteśmy na
przyjmijmy to umownie, przełęczy. Tutaj się zaczyna pętla czerwona, czyli ołowiana, i kończy się pętla srebrna, czyli niebieska, z jazdem. Uzupełnię płyny i lecimy. Dobra. Pętla niebieska, zjazd. Trzymajcie kciuki. Bandy są wielkie, szybkie i jest tu mocno z górki. No naprawdę widać, że zajmowali się tym ludzie od Czarnej Góry. Jadę zachowawczo, bo chcę żyć i się boję. Lubię ten strach. Opsa! Muszę przestać hamować na bandach. I tu się tego nauczę. Mostek ze ścianką. Na razie nie korzystam. Wow. Hell yeah. I proszę Państwa, to była część zjazdowa pętli niebieskiej. Żyję, więc się jaram. I wyjeżdżamy na Polankę. Następna w kolejce pętla czerwona. Widzimy się za chwilę. No i dobra. I zaczynamy podjazd na szlak czerwony, na pętlę czerwoną. One się później tutaj w tym miejscu łączą. Można bezpośrednio z pętli czerwonej albo wrócić na podjazd, albo zjechać w dół już pętlą niebieską do końca. I tak za chwilę zrobimy. Ale zanim to, jeszcze trochę przyjemności w postaci podjazdu. Jeszcze nam deszczyk zaczyna delikatnie padać, ale nieważne, damy radę. Podjazdy są bardzo przyjemnie wyprofilowane. Nie ma raczej jakichś cięższych elementów, typu jakieś niesamowite ściany czy coś. No może jedna. I to bezpośrednio za takim mylącym elementem zjazdowym. Wyjątkowo dobrze oznakowany trail, trzeba przyznać. Zero wątpliwości od samego dołu. Ten podjazd na tym czerwonym taki mylący, taki płaski, bez band. A za chwilę zobaczycie u góry, co się dzieje. A tutaj już widać jednego z bohaterów pętli czerwonej. Stolik, zaraz na początku zjazdu. A to wszystko już za chwilę. To najpierw trzeba wyjechać, żeby zasłużyć na zjazd. Prawda? Prawda. Dobra.
i za chwilę fruniemy. Wszystko gotowe, niemalże, jeszcze tylko przełożenie na cięższe, siodełko w dół i lecimy, bez przesady, chcę żyć, musiałem go zgasić, nie umiem, nie będę szalał. Bandki bardzo przyjemne. Przecinamy szlak czerwony, turystyczny. Tutaj tak trochę bez bandy, aż dziwnie. I pompujemy. Czy może tu przecinamy szlak czerwony? Nie wiadomo. I ściana. Muszę się oduczyć hamować. A przynajmniej przed nim. Haha, i zdupiłem. Brawo. Kolejny stolik. I kolejny, taki mały. I kończymy czerwony. I tutaj możemy albo prosto, albo od razu na niebieski. I tak robimy. I w tym miejscu moglibyśmy zakończyć. Ale jako, że na końcu zjazdu udało mi się rozbić, to obejrzyjmy do końca. Wow! Ognia! No i przynajmniej się nagrało. Wszystko zadziałało jak powinno. Kask, ochraniacze, rękawiczki. Intense. Jak tam mój rowerek? Żyje. Klasycznie nie trafiłem w drogę, można powiedzieć. Kierownica prosta, kierownica trochę porysowana, klamki trochę porysowane. No, no i dobra, i fajnie. Tak, tak napsociłem z tymi kamieniami, to je chociaż stąd pozabieram, nie? GoPro całe, tak. No. Dobrze jest. No dobra, no to co? Trzeba jechać dalej. A tu mamy ściankę. Jest ścianka. Też już trochę więcej pokory człowiek ma w sobie.
No i się przed samym końcem, można powiedzieć, rozwaliłem. Elegancko. I teraz, żeby zakończyć przejażdżkę, to tutaj. I myślę, że mina dzisiaj wystarczy. Fajnie było.